Cześć! W dzisiejszym filmie powiemy sobie, dlaczego ninja tak naprawdę nie są bohaterami i choć zrobili wiele dobrego, to w sumie w swojej karierze dopuścili się większej ilości przestępstw niż wielu więźniów kryptarium w Ninjago. Powiedziałbym, że niż nawet ich większość. Ponadto poza czysto formalnymi prawnymi przestępstwami powiemy sobie o wątpliwych moralnie poczynaniach ninja. Oczywiście bierzcie ten film z przymrużeniem oka, przy tym nawet nie wiemy, jakie prawo panuje w krainie Ninjago. Ja tylko kieruję się tymi naszymi prawdziwymi, polskimi, europejskimi prawami. Zanim zaczniemy, to jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zachęcam do subskrypcji kanału, a tymczasem zaczynajmy. Pierwszym przestępstwem, którego dopuszczają się ninja, jest zniszczenie szkoły dla niegrzecznych chłopców w pierwszym sezonie Kotwicą z Perły Przeznaczenia. Poza szkodami materialnymi było ryzyko, że ktoś po prostu wtedy zginie. Kolejnym przykładem złamania prawa przez ninja jest chociażby czas, kiedy ninja pracują na zapłacenie czynszu za mieszkanie po walce z pożeraczem światów. Wówczas Jay, aby dostarczyć pizzę, łamie mnóstwo przepisów drogowych. Podczas samego ataku pożeracza przez ninja, pośrednio jak i bezpośrednio zostaje zniszczone masa samochodów, jak i budynków. Kolejną taką sytuację, która jest także niemoralna, możemy zauważyć w sezonie czwartym, gdzie ninja często grają dość nieczysto w walce w turnieju Chena. Najlepszym przykładem jest Kai, który oszukuje w walce z Karloffem. Kolejny przykład czeka na nas w sezonie piątym, gdzie ninja kradną mieszkańcom krainy chmur Łódź, która wkrótce potem zostaje całkowicie zniszczona. Najpierw ukradli, a potem doprowadzili do zniszczenia czyjąś własność. W sezonie 11 ninja uwalniają Asfirę, która potem niszczy Ninjago City. I tutaj dzieje się to przez ich totalną głupotę. W sezonie 16 łamią zakaz wykradnięcia berła Asfiry, co było oczywiście złamaniem prawa. Tutaj wymieniłem sytuacje, w których ninja złamali prawo. Ale przejdźmy sobie do kwestii ich moralności. Tą jedną sytuację z Kajem w sezonie 4 już wymieniłem. Ale poza tym zakneblowanie mistrzału w sezonie 11, czy chęć minięcia negocjacji z Ronanem i wzięcia zwoju RG co do siebie. Do tego Kai w sezonie 5, gdy pozwala spaść Moro, który kontroluje jednak przecież Lloyda, w przepaść. W ten sposób naraził na śmierć Lloyda. Poza tym można się cofnąć o wiele wcześniej do momentu, gdy pycha ninja sprawia, że zostawili młodego Lloyda powieszonego na dachu w wiosce Jama na Kai w sezonie 1. Było to niezbyt moralne i nieodpowiedzialne. Jeśli weźmiemy jako kanoniczne herbatki mistrza Wu, to wówczas okaże się, że konkurencja ninja z innymi lokalami też była wątpliwa moralnie. Na przykład gdy Zane próbował w konkurencyjnej kawiarni zniszczyć sprzęt. Inną taką sytuacją jest ta, gdy nie posłuchali mistrza Wu w sezonie 5 i używali swoich mocy. W tych wszystkich sytuacjach ninja albo łamali prawo, albo po prostu postąpili bardzo niemoralnie. Za samo zniszczenie szkoły, samochodów i budynków, pośrednią odpowiedzialność za śmierć wielu niewinnych ludzi, uwolnienie Asfiry, ninja mogliby dostać bardzo dużo lat więzienia. Tylko myślę, że jako bohaterom albo im uchodziło to na sucho, albo też nikt nie wiedział o ich przestępstwach, takich jak właśnie na przykład uwolnienie Asfiry. Jednak to pokazuje, że ninja nie są święci i te przestępstwa nie są wcale błahostkami, ale też nie wszystkie z nich były konieczne do wyższego celu, jakim było pokonanie wroga Ninjago. To świadczy o tym, że w niektórych sytuacjach to ninja byli tymi wrogami Ninjago. Ogółem to wszystko pokazuje też inny problem. Czy ninja są w ogóle skuteczni w swoich działaniach? Co prawda pokonują swoich wrogów, ale za jaką cenę? Zawsze ginie masa ludzi i są ogromne straty materialne, najczęściej oczywiście tyczy się to miasta Ninjago, ale nie tylko. Przykładem jest miasto portowe Styx z 5 sezonu. Dzięki za oglądanie. Napiszcie, jeśli przeoczyłem jakieś przestępstwo ninja lub niemoralne ich postępowanie w komentarzu, chętnie się zorientuję, co jeszcze takiego ninja zrobili. W jednym z kolejnych odcinków chciałbym omówić przed chwilą wspomniany przeze mnie problem ninja, czyli czy ich obrona Ninjago jest w ogóle skuteczna. Napiszcie, czy to dobry pomysł na odcinek i czy obejrzelibyście faktycznie taki odcinek, a ja się z wami żegnam, do następnego filmu już niedługo. Cześć!